Zauważamy, że coraz więcej urządzeń i elementów takiego powszechnego użytku jest naszpikowane elektroniką i systemami dostępowymi. Od czajnika, lodówkę, pralkę, telewizor. No, najwyraźniej przyszedł czas w tej chwili na samochody, które potocznie w tej chwili nazywamy autonomicznymi. Te narzędzia naszej pracy niedługo staną się samodzielne, można by tak powiedzieć. I według danych firmy Gartner do 2030 roku 1/4 samochodów używanych w Europie Zachodniej będzie samochodami niezależnymi, bez kierowcy. Będą w nim przebywać sami pasażerowie. Te narzędzia będą gromadzić informacje, będą musiały być w jakiś sposób sterowane, przez co będą potencjalnym celem różnych grup nacisku, hakerów, aktywistów, no i cyberprzestępców, którzy prawdopodobnie, tak zakładamy, będą chcieli na tym swoim procederze w jakiś sposób zarobić, i te samochody staną się naturalnym celem ataku. Samochody będą gromadzić wiele informacji, ponieważ no, pasażerowie będą się w środku komunikować, będą prawdopodobnie płacić za jakieś usługi, będą musiały te samochody być w jakiś sposób ładowane energią, która będzie je napędzać. Będziemy słuchać różnej muzyki, będziemy poruszać się i gromadzić informacje, gdzie spędzamy urlopy. Przez to będą dość ciekawe informacje dla potencjalnych przestępców. Stąd takim najprostszym metodą do pozyskiwania informacji będzie prawdopodobnie włamanie się takiego samochodu i kradzież informacji poufnych, takich, które są dla mnie w jakiś sposób wartościowe, przez co również będą cyberprzestępcy mogli wyłudzać pieniążki, prawda? Taki typowy przykład ransomware, który mamy w tej chwili w świecie IT do czynienia. Proszę sobie wyobrazić, że będą mogli i próbowali prawdopodobnie zmienić jakieś sterowanie w tym aucie. To może być atak i próba zmiany kierunku jazdy, hamowania, ba, wręcz może nawet kolizji, powodowania jakichś przestojów. No, można by sobie wyobrazić, włącznie do uprowadzenia takiego auta z pasażerem. Kolejnym przykładem zagrożenia jest po prostu klasyczny okup, czyli włamanie i kradzież informacji, czy zablokowanie auta dla okupu. Proszę sobie też wyobrazić, że możliwe jest po prostu wprowadzanie pasażerów w błąd poprzez wyświetlanie błędnych komunikatów na konsoli takiego samochodu o usterkach, których nie ma, albo o trasie, która po prostu może być błędna. Konieczne będzie monitorowanie i kontrola poruszania się takiego auta, co będzie niezmiernie ważne. No i cóż, takie auto będzie miało dostęp na świat poprzez dostęp do internetu i trzeba będzie również ochronić tą wymianę informacji pasażerów auta razem ze światem zewnętrznym poprzez system kontroli tego ruchu.